Czekajcie, nie? Widzicie? Podnosi mnie. I nawet w trójkę można jeździć na takim lekarze, nie? Jest moc! Powiedzcie, czy jest moc, czy nie ma mocy? Jest moc! Jest moc! Się wsadzi, jak się... Odpala, jedziemy! Jedziecie, wariatów, wariatów. Witam dzisiaj serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku. Kupiłem sobie Rometa Ogara, Romet Ogar 200. Jak widzicie, mam tutaj jeszcze części, dostałem do niego. Jeszcze drugiego złożymy, Ogara z tych części. Z rocznika, kamerzysta, podejdź trochę bliżej, pokaż tutaj z bliska, jak to wygląda. Leży świeżo przywiezione, świeży sprzęt. Kupiony kilkanaście kilometrów od mojego domu. Kosztował 300 zł. 300 zł za niego zapłaciłem. Jest zarejestrowany. Spisaliśmy umowę kupna sprzedaży. W przyszłym tygodniu idę go przerejestrować. No i trzeba będzie go uruchomić. Prawdopodobnie jest tylko pół cięższy do wymiany. Facet zapewniał, że pali ten Romet na popych. Ale nie odpaliliśmy go, bo nie było paliwa w nim. I trzeba będzie go uruchomić. Także za niedługo będą na pewno odcinki z tym Ogarem, bo to jest bardzo fajny sprzęt z PRL-u i coś będziemy działać dalej. Ja będę trzymał tutaj, niech ktoś tam z przodu go złapie. Weź po prostu. Sprawy, sprawy. Czekaj. Powoli. Uważaj na szybę. Uważaj, żeby nic tam nie rozwalić. Czekaj, muszę go teraz podnieść. Wyciągnięty. Także wyciągnęliśmy tego Ogara pięknego z bagażnika. Patrzcie na tą furę. Patrzcie, jak to będzie latać. To będziemy tak... Uwaga, bo tu lód jest, jest ślisko bardzo. Tak, tu, tak będziemy jeździć. Tu. O! Za ślisko. Ale fajny sprzęt ogólnie, nie? Zobaczcie, czy jest fajny. Podejdź bliżej trochę kamerzysta, żeby coś tam było nagrane. Tak to wygląda. Jak widzicie, tutaj jakaś wgniotka jest. Silnik mamy z czeskiej Jawki. To jest silnik trzybiegowy. Tak zwany, jak widzicie, tutaj leżący. 1,4 kW generuje mocy, czyli to mamy gdzieś około 2 koni. Taka kanapa, takie pierdoło tutaj do poprawki. To są takie bzdety. Licznik nie działa, licznik trzeba będzie kupić nowy. No i jak widzicie, tak prezentuje się moja nowa fura. To jest Romet Ogar. Zajebista fura. Także nie wiem, może... Będzie najlepszy jednoślad na Opolszczyźnie. Najlepszy Ogar w Polsce to będzie. Tak. Także najlepszy Romet Ogar w Polsce. Zajebista fura. Ja tu tam do tyłu zobaczę, jak to jedzie. Wygodny. Brrr. Chodź za mną. Bo ja muszę wyjechać z tego lodu. Ja jadę bez powietrza. Uwaga. Teraz zrobimy porównanie z ten. Z współczesnymi motocyklami. Jak gabarytowo wygląda. Sherco na przykład. Mamy Sherco. No troszkę mniejszy jest ten Romet. Silniki podobne. Gabarytowo. No ale Sherco zdecydowanie większy sprzęt. Tu mamy 89 rok tego Ogara. Na oponach szosowych. Tutaj mamy następny. Mamy Rieju MRT. Tym jeździłem, mocne to jest. Ciekawe, czy ten Romet będzie też taki mocny jak... Pewnie jak go stuningujemy, to też będzie dobrze jechał.
się wsadzi Akrapowicza. No Akrapowicza jeszcze trzeba do niego dokupić, to jest obowiązkowo, nie? Dokładnie. Hej kochani, piękny dwustów, po prostu maszyna bezporównalna z tymi dwoma. No dwustów, trzy pięćdziesiątki. Wszystko to samo, to trochę nowsze, no ale tu jest historia, historia polskiej motoryzacji. Piękny cylinder, wszystko bak. Się go wyremontuje, to będzie taki, jest tej ziemi. Dobra, Robert, powiedz mi, co ty myślisz o tym całym moim zakupie i czy to 300 zł to dobry interes był, czy nie? Moim zdaniem jest to świetny interes, gdyż za 300 zł to się po prostu kupi Rometa taki już wszystko takie w średnim stanie, powiem, w średnim stanie, a tutaj jest jeszcze pełno dodatków, któreśmy kupili, są na garażu Biker Boys. Cuda, będzie moc, się tutaj wszystko posadza. Na razie tutaj pusty bak. To mamy tutaj. Pusty bak, trzeba wszystko posadzać. Tankować, nie dali nam paliwa w Grafisie, także tylko z Jack Daniels kupiliśmy. Jack Daniels, wzięliśmy na Jack Danielsa. Na paliwo nam brakło pieniędzy. No i co, myślisz, że będzie to jeździło, tak? Będzie jeździło. Raczej tak, będzie śmigać. To teraz co? Jak teraz mamy tego Rometa Ogara, podejdź trochę bliżej, bo można nas nie słychać. Tak, żeby ten. Teraz jak mamy tego Ogara kupionego, nie? To może i dalej w tym kierunku pójść i kupować jakieś następne stare motocykle klasyczne. Co ty o tym? To jest nawet pomysł. Motorynka, WS. Motorynka już mamy, mamy teraz Ogara. Motorynka mamy właśnie. Kadeta. Simpsony. No, Simpson akurat będziemy polowali Simpson Schwalbe albo Simpson SR 2, czyli to jest ten z pedałami jeszcze stary. No i może jeszcze jakieś Romety by uderzyć. Kilka ogarków, to by kilka było ogarków, coś. Kilka ogarków, może coś takiego, może coś w kierunku coś. Pójść, nie wiem, coś dograć, coś zrobić. Dobra, to wjeżdżamy, pakuję mój nowy sprzęt, który nabyłem dzisiaj i ładujemy go z powrotem do naszego wozu i jedzie do garażu. I gdzie go czeka, gdzie tego Rometa będzie czekała bardzo wielka przemiana. Wielka przemiana, także go loading robimy. Popraw mi tą folię, Robert, jak mógł. Weź do Mike tam. Jakoś bokiem go musimy wrzucić. Tak, ktoś za dupę, ja tu za przód. Ojeje. Tak, go górą zahaczy. Górą zahaczy. Musimy go. Robert, jesteś tam gdzieś? Czekaj, bo gdzieś kijujemy. Pociągnij go. Uważaj. Okay, folię bardzo chyba, jesteśmy pociągnięci. Czekaj, trzeba rozciągnąć. Mam jak go. Leżę coś po tej zahaczymy. Się tu oponę. Mamy go? Dobra, ja tam może złapię go z przodu za ten. Na kierownicę tego. No i raz. Jeszcze? Już weszedł nam? Nie, jeszcze trochę. Chodźcie. Do góry. O. Dobra, te części, które się nie obróci. Także załadowaliśmy motor. Oja. Dobra, to ramen na pasę. Aha, jeszcze te tajlungi musimy wrzucić. Lecimy do garażu. No, lecimy z częściami i spadamy. Tak. Bo zimno. Dokładnie. Zimowy zakup dzisiaj był. Zimny film. Fajnie, za 300 zł udało nam się kupić całego pięknego Rometa Ogarka. Pełno części, mamy tutaj błotnik przedni, dwa te, jak to są, resory, tylni wahacz, całą folię, piękne szprychy, co rzadko jest teraz w tych nowych, bo w tych nowych to więcej tak, te, jak to jest, tworzywo sztuczne, a tutaj są szprychy, piękne, aż trzy felgi, ja pierdolę, cały silnik rozebrany, mamy tutaj jedną, część chyba z przekładni tutaj po lewej, kilka nóżek, jak to jest, stojak ten na motor centralny, no i w środku pewnie jeszcze części, półksiężyc i tak dalej, i tak dalej. Bag jeszcze gdzieś tam chyba musiał być jakiś nowy,
Bak, czy nie? Chyba bak był. No i... wszystko, co jest potrzebne, by go znowu zrobić. Wy co, i motor przywieźliśmy już do garażu, nie? Ten motor jest w garażu. Tak, tutaj na razie stoi. Dołączył do rodziny, Biker Boys. Dołączył do rodziny, a tutaj jest cała rodzina. Jest kład i jest motocykl. Jak widzicie, wszystko w jednym kolorze. Nie, wszystko w jednym kolorze, Robert. Wszystko ten, główna barwa Biker Boys, niebieski. Piękny blau, piękny blau. Czyli jest ogólnie gitara. Jest moc, musi być moc. No tak. Nie żyją tylko romety. Niech żyją tylko nowe sprzęty, jeju. To podziemie. Pięknych, no, starych maszyna nic się nigdy nie psuje. Tu nie cały wiesz, czas remont. Nie wiesz kiedy cię zepsuje, człowieku, a to... No, pewność, jak dupa. Śmiga ze mną już cały rok i ani jednej awarii. Cały rok? To ze mną 35 lat śmiga. Ale ze mną właściciel ma... No, dupa, to śmiga 35 lat. Od 2009 roku i nic. Znaczy, przez 35 lat dwie awarie, co? Człowieku, olej wymieniany co sezon. No tu jest przez 5 lat i dalej jeździ. Garażowany, lakier, wszystko. Tani i wytrzymały, to jest podstawa. Tani wytrzymały i dobrą 60-kę zbije. Patrz ile tu masz mocy, tu masz zapas mocy, kurde, 14 koni, a tu ile masz? 1,4 kW, no gdzieś około 2 koni chyba. No, i co to jest? Patrocki! A wiesz co za patę niż ty mam? Na koło kurwa, stunt everyday, mordo. Myślisz, że moja człowieka... Killing the street, szeryfie. Leci jak dobra 250-ka w 4-osuwie. No to kurwa, ty się nie daj zmienić, bo tu 50, a tu brakuje jednego zera do chuja, to jest 500 gościu. Tak, 500, tak, kurwa. Tak. Możesz postać. No to dawaj. Ja już z tym byłem na Marsie. Idziemy się ścigać. Idziemy się ścigać. No dawaj. Dawaj. Gdyby to jeszcze... Chyba odpali. No, gdyby jeszcze odpalił. Tylko nowe sprzęty można. Lepiej sprzedaj ten złom i kup coś porządnego. Jasne, wolałbym się powiesić, co kupić. Człowieku, nie wiesz co tracisz. W tym roku będzie się działo wiele więcej. Widzimy się już wkrótce. Subskrybujcie nasz kanał i pierdolnijcie dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco.